Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na spotkanie z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem będą to funkcje, w tym funkcja liniowa. Liniowa, to są takie podstawy, jeżeli chodzi o maturę rozszerzoną z matematyki. Jest to bardzo ważny dział, aczkolwiek jeżeli chodzi o zadania typowo wybrane do arkusza maturalnego, tak się składa, że zarówno z funkcji takich ogólnie, czy też z funkcji liniowej, mało jest zadań na maturze rozszerzonej. Dlaczego? Dlatego, że z funkcjami będziemy się spotykać w innym dziale, takim jak funkcja kwadratowa, funkcja wielomianowa, funkcja wymierna, funkcja wykładnicza, funkcja logarytmiczna, ale z takich czystych podstaw właśnie, z funkcji liniowej, czy też w ogóle z pojęcia funkcji, no na maturze w zadaniach spotykamy się niezwykle rzadko. Ale chciałam, aby tutaj też to uwzględnić i żeby wybrać zadania z arkuszy maturalnych, które dotyczyłyby właśnie tego działu, działu funkcji i funkcji liniowej, a więc spróbujcie razem ze mną analizować zadania, które wybrałam na to spotkanie. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2019 rok. Zadanie trzecie za 1 punkt. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji y równa się f od x, który jest złożony z dwóch półprostych AD i CE oraz dwóch odcinków AB i BC, gdzie punkt A ma współrzędne minus 1, 0, punkt B ma współrzędne 1, 2, punkt C ma współrzędne 3, 0, punkt D ma współrzędne minus 4 i 3, punkt E ma współrzędne 6 i 3. Wzór funkcji f to podpunkt A. F od x równa się wartość bezwzględna z x plus 1 dodać wartość bezwzględna z x minus 1. Podpunkt B. F od x to się równa wartość bezwzględna, taka dusza, a pod nią mała wartość bezwzględna, pod nią x minus 1 i za tą małą wartością bezwzględną jeszcze jest minus 2 w tej dużej wartości bezwzględnej. Podpunkt C mamy teraz. F od x to się równa wartość bezwzględna duża, pod nią mała wartość bezwzględna, w której jest x minus 1 i jeszcze jest dodać 2 w tej dużej wartości bezwzględnej. No i D, odpowiedź to mamy. F od x równa się wartość bezwzględna z x minus 1 i dodać 2. Czyli my w zasadzie na tutaj rysunku widzimy te punkty, ale dodatkowo mamy jeszcze napisane współrzędne konkretnie tych punktów. I teraz tak, mamy powiedzieć, która to będzie z tych odpowiedzi A, B, C, D. Ten wykres tej funkcji to jest nasza funkcja y równa się f od x. Który to będzie wykres? Czy to jest tej funkcji, czy tej, czy tej, czy tej? Więc żeby to zrobić, popatrzmy. Na pewno pamiętamy, że uczyliśmy się czegoś takiego jak różnego przekształcenia, prawda, typu. Czyli przekształcenie typu wartość bezwzględna na całości. Było takie przekształcenie związane właśnie z funkcjami. Wartość bezwzględna na całości, ona występuje tu i tu. I co ona robiła z wykresem funkcji? Otóż tak się składa, że odbijała to, co jest poniżej osi x, odbijała do góry, żeby było powyżej osi x. Czyli my spróbujmy teraz zrobić na odwrót. Czyli spróbujmy się zastanowić, żeby ta funkcja powstała, to jaka musiała być wcześniejsza? Otóż ten punkt odbijam i tu będzie punkt B' jakiś. I teraz popatrzmy, połączmy sobie, czyli zróbmy takie działanie jakby odwrotne, prawda? Czyli my chcemy jakby się cofnąć do początku. Z jakiej to funkcji powinniśmy wyjść, żeby otrzymać tą końcową funkcję tutaj narysowaną przeze mnie kolorem niebieskim. No dobra, czyli mamy taką funkcję teraz, prawda? Tutaj żeśmy odbili i mamy taką i taką. Oczywiście, ona nam się kojarzy ze standardową funkcją y równa się wartość bezwzględna z x. Pamiętamy, że kształt tego to jest taka literka V i ładnie tutaj musi przechodzić, jak mamy kwadraciki, prawda? Bo mamy układ współrzędnych, mamy kwadraciki. Jeżeli przechodzimy przez te przekątne tych kwadratów tak idealnie, przypatrz się, to znaczy się, że właśnie startujemy od takiej podstawowej funkcji y równa się wartość bezwzględna z x. Teraz, co zrobiliśmy, żeby uzyskać tą czarną? Gdybym ja tu pociągła jeszcze, to tu jest czarna i tutaj też jest jeszcze czarna. Popatrz, ja musiałam przesunąć tą taką wyjściową, którą no mogłabym narysować, że wyjściowa to jest u mnie tu może przerywane kolorem czarnym, ale linią przerywaną sobie narysuję. Czyli taka byłaby wyjściowa. Y równa się wartość bezwzględna z x. Teraz ja ją przesuwam i teraz uwaga. 1 w prawo, 2 w dół. Czyli zapiszmy wektor. 1 prawo i 2 w dół.
w wyniku czego będę miała wzór wartość bezwzględna, a pod nią x minus 1 i za tą wartością bezwzględną minus 2. I jeszcze jedno przekształcenie robię, no właśnie to, które pozwoli mi uzyskać tą niebieską funkcję, że to, co na dole odbijam do góry, a to, co u góry poprawiam. I właśnie wyjdzie mi ta niebieska funkcja. Jakie to jest przekształcenie? To jest wartość bezwzględna na całej funkcji. Jakieś możemy napisać f1, żeby tutaj nie było kolizji oznaczeń. To kompletnie nie ma znaczenia, bo to jest tylko zapis symboliczny. Y równa się wartość bezwzględna. No i tutaj przepisujemy, jak ta funkcja wcześniej wyglądała. Czyli wartość bezwzględna, pod nią wartość bezwzględna z x minus 1. I jeszcze minus 2 jest pod tą dużą wartością bezwzględną. I właśnie to jest odpowiedź B, która w tym wypadku jest to odpowiedź prawidłowa. Ja to zadanie zrobiłam tak, żeby właśnie pobudzić myślenie, żeby jakby cofnąć się z przekształceniem. My osobiście to lubimy tak, widzieć funkcję, później przesunąć o wektor, później wykonać właśnie przekształcenie na wartości bezwzględnej, ale w tą stronę. Żeby się tak cofać jest gorzej, prawda? Zdecydowanie jest gorzej, ale no tutaj to jest najłatwiejszy sposób na to, żeby bardzo szybko, precyzyjnie, ale bardzo szybko rozwiązać to zadanie. Bo oczywiście nie mówię, że to jest identycznie, że musimy tak rozwiązywać, że nie ma innego sposobu, tylko ten identyczny jak tutaj. Oczywiście, że nie. Można by było te punkty, wszystkie, które mamy, próbować podstawiać do tych wzorów i zobaczyć, czy faktycznie tutaj tylko w przypadku tej funkcji w podpunkcie B mamy tak, że te wszystkie punkty, jak podstawisz, będą spełniały wzór. Czyli będą należały do wykresu tej funkcji. Natomiast ja chciałam bardziej na myślenie to zrobić, nie podstawiać, tak, prawda? Tylko bardziej na myślenie, żeby wyćwiczyć tutaj te przekształcenia, czyli przekształcenia wykresu funkcji, ale oczywiście tutaj gotowy wykres był podany na maturze, a my musieliśmy się cofnąć i zastanowić się, jakie wykonać przekształcenia, żeby ten gotowy wzór nam powstał, prawda? No i zaznaczyć ten ostateczny wzór, no i ostateczną odpowiedź w tym zadaniu. Zadanie numer 2 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2016, zadanie 10 za 4 punkty. Wyznacz wszystkie wartości parametru A, dla których wykresy funkcji f i g określonych wzorami f od x to x minus 2, g od x to 5 minus ax przecinają się w punkcie o obu współrzędnych dodatnich. Jak widać, te wykresy tych funkcji to będą linie. Dlaczego? No bo to ma postać właśnie funkcji liniowej, to trzeba rozpoznawać. I tutaj też mamy do czynienia z funkcją liniową. A więc funkcje liniowe oczywiście, że mogą się przecinać w punkcie, no czasem też niekoniecznie się przecinają, no ale my wiemy, że mają się przeciąć w punkcie o obu współrzędnych dodatnich. Najpierw musimy się zastanowić, jak wyznaczyć właśnie ten punkt przecięcia. No skoro to ma być punkt, który należy do wykresu tej funkcji i tej funkcji, to znaczy, że wystarczy, że ja porównam, prawda? Ja porównam, ułożę układ równań, jak wolisz, w ten sposób. F od x to jest y, równa się x minus 2 i g od x to też jest y, ten sam y tego samego punktu. 5 minus ax. I żeby to był punkt przecięcia, no to ja mogę rozwiązać właśnie taki układ równań, czyli jednym słowem ja sobie porównam. Czyli x minus 2 to się równa 5 minus ax. Muszę rozwiązać takie równanie z parametrem, prawda? No więc co robimy? No x na jedną stronę, czyli x dodać ax równa się i tu jak przerzucimy będziemy mieć 5 plus 2, czyli 7. Jaka metoda? Oczywiście x wyłączamy przed nawias, w nawiasie będzie 1 dodać a i to się równa 7. I teraz uwaga, musimy rozpatrzyć przypadki, to znaczy, co to znaczy rozpatrzyć przypadki? To znaczy, że ja muszę tego x-a wyliczyć, no bo musi być punkt przecięcia, bo tak jest zapisane, przecinają się, prawda, jest przecięcie. Czyli pierwszy przypadek jest taki, co by było, gdyby 1 dodać a było równe 0. No wtedy a byłoby równe minus 1, prawda? I wtedy, gdyby tak było, to jak wyglądałoby to moje równanko? Byłoby tak, x razy 0, prawda? Równa się 7. Czyli 0 równa się 7. Byłaby to oczywiście sprzeczność, która niosłaby za sobą to, że te wykresy tych funkcji po prostu by się nie przecinały, prawda? W związku z czym ten przypadek oczywiście naturalnie odrzucamy. No bo jest sprzeczność.
No to drugi przypadek jest taki, że moje A musi być zatem różne od minus jedynki. Po co to zapisałam? Ponieważ jak ja teraz przepiszę to równanko jeszcze raz, to ja już wiem, że mogę obustronnie podzielić przez 1 plus A. Muszę napisać założenie, kiedy wolno dzielić. Przecież wiesz doskonale, że nie wolno dzielić przez 0. Dlatego jak A nie będzie minus 1, ja mogę wykonać takie dzielenie. W wyniku tego dzielenia będę miała, że x to jest 7 podzielone przez 1 dodać A. No i super sprawa, wyszło mi już x. Ale wiemy, że punkt przecięcia ma dwie współrzędne x i y. No to teraz sobie podstawmy. Ja myślę, że do tego pierwszego będzie nam zdecydowanie łatwiej. Podstawimy sobie i napiszemy y, to się równa 7 podzielone przez 1 dodać A i minus 2. No to dalej, y to się równa wspólny mianownik. Wiemy doskonale, że wspólnym mianownikiem no musi być 1 dodać A. Czy tu jak rozszerzę razy to 1 dodać A, to tutaj mam 2 razy 1 dodać A, czyli będę miała 2 dodać 2A. No i teraz daję to na jedną kreskę ułamkową, czyli mam 7 minus 2 minus 2A podzielone przez 1 dodać A. No i ostatecznie zapiszemy 5 minus 2A podzielone przez 1 dodać A. Super. I wyszło nam y, wyszło nam x. No to teraz co? No nie koniec zadania, ponieważ ja teraz muszę zapisać bardzo ważną rzecz. Wiemy już, że jest przecięciem. Wyznaczyliśmy, możemy sobie zapisać, wyznaczyliśmy współrzędne tego punktu przecięcia. No mogę tak napisać. To będzie 7 podzielone przez 1 dodać a, pierwsza współrzędna, a druga 5 minus 2a podzielone przez 1 dodać a. I to jest właśnie, to są te współrzędne tego punktu przecięcia wykresu tych funkcji f i g. Okej, ale ja jeszcze bardzo mam ważny warunek, że obie współrzędne mają być dodatnie. No to skoro tak, to ta ma być dodatnia, ta też ma być dodatnia. No to zapiszmy nierówność. 7 podzielone przez 1 dodać a ma być większe od 0 i 5 minus 2a podzielone przez 1 dodać a też ma być większe od 0. Zacznijmy od tej, bo ta jest prostsza i chcemy to jak najszybciej rozwiązać, jak najprościej. No to popatrzmy. Siódemka, wiadomo, że jest liczbą dodatnią, prawda? To teraz zastanówmy się, jaka tu musi być liczba, żeby jak ja podzielę dodatnią przez tą liczbę, była dodatnia. Oczywiście to musi być dodatnie. Czyli wniosek z tego, ja zapiszę, że 1 dodać a musi być większe od 0. Czyli a musi być większe od minus jedyneczki. Wyszło mi z tej strony. No to teraz przejdźmy do tej, popatrzmy. I to samo rozumowanie. Wiemy już, że tu mamy 1 dodać a i wiemy już, że ono musi być dodatnie z tej wcześniejszej nierówności, prawda? No to, żeby znowu ten iloraz był dodatni, większy od zera, czyli dodatni, no to ta góra, ten, prawda, u nas licznik też już musi być dodatni, bo skoro mianownik dodatni, no to żeby ten iloraz był dodatni, no to licznik też dodatni. Czyli przepiszemy sobie licznik 5 minus 2a i to większe od zera. Czyli minus 2a jest większe od minus 5, podzielę obustronnie przez minus 2 i mam, że a jest mniejsze, przypominam, zmieniamy zwrot, jak dzielimy, czy też mnożymy przez liczbę ujemną, nierówność, no i będziemy mieć 5 podzielone przez 2, czyli to jest 5 drugich, czyli 2 i 1 druga. I też sobie zapiszmy. Czyli ostatecznie odpowiedź musimy napisać. No to jakie to a ma być, prawda, żeby ten punkt przecięcia, widzimy, ten punkt przecięcia miał obie współrzędne dodatnie, no i w ogóle, żeby było przecięcie. Wiemy, że a miało być różne od minus jedynki, tak się składa, że zgadza się, prawda, z tym założeniem, zgadza się, bo a jest większe od minus jedynki. Czyli a należy od minus jedynki do, uwaga, tutaj do 2 i 1 druga. No i to jest odpowiedź do tego zadania. Zadanie numer 3, to zadanie z maja 2015 rok, zadanie drugie za jeden punkt. Dana jest funkcja f, określona wzorem f od x. I teraz tak, ten wzór funkcji to x minus 2, ale uwaga, tylko dla x mniejszych lub równych od 0. I też wzór funkcji, wartość bezwzględna, pod nią jeszcze jedna wartość bezwzględna, pod którą jest x plus 3. I za tą małą wartością bezwzględną jest jeszcze minus 4 pod tą dużą wartością bezwzględną. Ale to jest uwaga, dla x większych od 0. I teraz równanie f od x równa się 1 ma dokładnie. I odpowiedź A, jedno rozwiązanie. Odpowiedź B, dwa rozwiązania. Odpowiedź C, cztery rozwiązania. Odpowiedź D, pięć rozwiązań.
Czyli musimy rozwiązać tutaj takie równanko f od x równa się 1. Możemy to zrobić dwoma sposobami, i algebraicznie, i graficznie. Ja oczywiście wybiorę tutaj metodę algebraiczną, ale graficznie można by było ten wykres narysować tej funkcji i z wykresu odczytać, kiedy takie równanie, ile ma rozwiązań, prawda? Nas interesuje konkretnie f od x równa się 1, no i wybrać prawidłową odpowiedź. No ale dużo szybciej chyba będzie rozwiązać to zwyczajnie algebraicznie, czyli co to znaczy? F od x równa się 1, to znaczy, że ja najpierw tutaj tą część, czyli mój wzór tej funkcji to jest x minus 2, przyrównuję do jedynki lub tą drugą jakby część, ten drugi wzór, prawda, też przyrównuję do jedynki. No i rozwiązuję sobie takie równanka. Z tego mi wyjdzie x równa się 1 plus 2, jak przerzucę, to będzie 3. I uwaga, miało być ten wzór dla x-ów mniejszych lub równych od zera. Czyli tu jest oczywiście sprzeczność. Sprzeczne, prawda? To jest sprzeczne z tym naszym założeniem. Tutaj może taką zrobię szczałeczkę, żeby było wiadome. Sprzeczne, czyli tutaj to równanie nie ma rozwiązania oczywiście w tej konkretnej dziedzinie. Dla takich konkretnych x-ów, a nie innych. Prawda? No to teraz jak rozwiązujemy takie równanie z podwójną wartością bezwzględną jedna w drugiej? Otóż najpierw będziemy chcieli ściągnąć tą wielką wartość bezwzględną. Czyli przepisujemy wnętrze tak, jak ono wygląda. I teraz, jakie to wnętrze może być? Ile może wynosić? No albo 1, albo to nasze wnętrze może wynosić minus 1. Dlaczego? No bo przecież wiemy, że wartość bezwzględna z jedynki to 1 i z minus jedynki wartość bezwzględna to też 1. No to teraz przerzucamy, czyli na razie jeszcze nie ściągamy wartości bezwzględnej, tylko przerzucamy, tu będzie 5, a tutaj x plus 3 mamy na wartość bezwzględną, równa się, przerzucamy, będziemy mieć 4 minus 1, czyli 3. No to teraz ściągamy z kolei tą wartość bezwzględną i tak samo tą wartość bezwzględną ściągamy, pamiętając, że x plus 3 może być piątką albo nasze x plus 3 może być minus piątką. No okej, lub nasze x plus 3 no mogłoby być trójką, lub nasze x plus 3 mogłoby być też minus trójką. Zobaczymy, prawda, co nam wyjdzie. Teraz przenosimy, mamy x równe 2, z tego nam wyjdzie x równe minus 8, z tego nam wyjdzie x równe 0, a z tego nam wyjdzie x równe minus 6. Jak przeniesiemy? No i teraz uwaga, musimy zwrócić uwagę znowu na nasze założenie, czyli musimy skonfrontować tutaj z tą dziedziną, bo ten wzór, owszem, jest ok, ale dla takiej dziedziny, czyli dla x-ów większych od zera. No to popatrzmy, tutaj wyszedł nam x-ik większy od zera, zgadza się. Tutaj minus 8, piszemy sprzeczność. Absolutnie taki być nie może, prawda? Tu wyszło 0, sprzeczność, bo miał być większy od zera. Tu wyszło minus 6, sprzeczność, bo miał być nam wyjść miał większy od zera, prawda? No to skoro nie wyszedł, no to niestety sprzeczność. Czyli ostatecznie, popatrzmy, gdybym chciała się zastanowić nad odpowiedzią, oczywiście, że muszę wybrać jedną z trzech, ale na razie, gdybym chciała sama zapisać odpowiedź, to bym napisała tu sprzeczność, tu sprzeczność, tu sprzeczność, tu sprzeczność. Aha, czyli x jest równe 2. Czyli uwaga, ile jest rozwiązań tego równania? Co prawda, nie prosili mnie o to, jakie rozwiązanie, ale wiadomo, żeby odpowiedzieć, ile jest rozwiązań, to ja muszę spróbować to rozwiązać, prawda? No to próbowałam rozwiązać, wyszło mi jedno rozwiązanie, czyli odpowiedź A w tym wypadku jest to odpowiedź prawidłowa. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2014 rok. Zadanie pierwsze za 4 punkty. Dana jest funkcja f określona wzorem. F od x to się równa. W liczniku mamy wartość bezwzględna z x plus 3, dodać wartość bezwzględna z x minus 3 i to wszystko podzielone jest w mianowniku przez x. Dla każdej liczby rzeczywistej x różne od zera, oczywiste, no bo wiadomo, że w mianowniku 0 być nie może i mamy napisane już gotowe założenie, wyznacz zbiór wartości tej funkcji. Ja tutaj przygotowałam układ współrzędny, dlatego żeby wyznaczyć zbiór wartości funkcji, będziemy chcieli narysować wykres tej funkcji. Na początek nie wygląda to zbyt sympatycznie, prawda? Tutaj zdecydowanie. Dlaczego? Dlatego, że naszym zadaniem będzie opuścić te wartości bezwzględne, żeby otrzymać tak wzór, prawda? Taki wzór tej funkcji, żeby nie było wartości bezwzględnej, no bo wtedy fajnie sobie narysujemy. No ale żeby to zrobić, żeby opuścić wartości bezwzględne, to trzeba się zastanowić, kiedy ta liczba pod wartością bezwzględną jest większa lub równa od zera, kiedy jest mniejsza od zera, prawda?
W związku z czym ja tutaj będę to robiła poprzez metodę następującą. Wyznaczę sobie miejsce zerowe tej funkcji, która znajduje się pod wartością bezwzględną pierwszą. Widać, że jest to minus trójka, zaznaczę minus trójkę. I ta funkcja, która jest pod wartością bezwzględną, jest to zwykła funkcja liniowa rosnąca, więc narysuję sobie taką rosnącą. I teraz uwaga, ona tutaj ma plusiki, prawda, wartości dodatnie, z tej strony ma minusiki, wartości ujemne. No to teraz ta druga, prawda, funkcja, która jest pod tą drugą wartością bezwzględną, to jest też zwykła liniowa i też rosnąca, z tym, że miejsce zerowe jej to 3. Zaznaczmy trójkę, no i też jest rosnąca, więc tak, z tej strony tutaj ma plusiki, czyli wartości dodatnie, a z tej strony tutaj będzie miała minusiki, czyli wartości ujemne. Co mi to dało? Dało mi to teraz to, że ja moją oś liczbową, oczywiście z wyłączeniem zera, tutaj mam 0, gdzie muszę zrobić kółeczko otwarte, bo oczywista sprawa, bo takie mamy odgórne założenie, ja tą oś liczbową moją, standardową oś x, podzielę na 3 części. Pierwsza część, druga część i trzecia część. Czyli będziemy mieć po prostu 3 przypadki. Pierwszy przypadek, czyli x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus trójki, widzimy. Widzimy, tu są minusy, tu są minusy. Co to dla mnie oznacza? Otóż dla mnie to oznacza, że ja teraz, opuszczając wartości bezwzględne obie, zmieniam znaki i w jednej, i w drugiej. Po opuszczeniu oczywiście, czyli będę miała minus x minus 3 i tu będę miała minus x plus 3. No i dzielimy przez x. To się równa. Tak się składa, minus 3 i 3 mogę sobie skreślić i mam tak, minus 2x podzielone przez x. X mi się skasują, oczywiście przy założeniu, że x jest różne od zera, oczywiście bezdyskusyjnie i wtedy wychodzi mi, popatrz, jaka fajna funkcja, wychodzi mi zwykła funkcja liniowa stała, f od x równa się minus 2. No to teraz robimy drugi przypadek, czyli x należy, teraz uwaga, od minus trójki teraz bierzemy domkniętej do trójki otwartej, ale z wyłączeniem zera, bezdyskusyjnie, no bo zero, na samym początku miałam powiedziane zdecydowanie, że zero po prostu być nie może. No i teraz widzimy, ta pierwsza to była moja czarna, ona ma plusiki, czyli jak ja będę chciała teraz napisać wzór tej funkcji po uproszczeniu, prawda, no to ta czarna ma plusiki, czyli tutaj mamy wartości dodatnie, czyli opuszczam wartość bezwzględną i nic nie zmieniam, a ta czerwona jeszcze ma w tym tutaj kawałku minusiki, widzimy w tym obszarze, prawda, czyli zmieniam znaki, minus x dodać 3, no i podzielone przez x. Tak się składa, że z kolei tu i tu mi się to skasuje i będę miała wzór 6 podzielone przez x. No gorszy wzór, no zdecydowanie gorszy wzór, bo jest to, jak rozpoznajesz te różne wzory funkcji, to jest to właśnie postać funkcji homograficznej, czyli wykresem była hiperbola, zaraz to będziemy sobie przypominać, rysować. No i trzeci przypadek, x należy, teraz weźmiemy sobie od trójki domkniętej do plus nieskończoności, widzimy tutaj nie ma problemu, bo i są czerwone plusy, i czarne plusy, czyli po prostu opuszczam wartości bezwzględne, nic nie zmienia. Tak jak widzę, tak przepisuję. No i znowu mam tak, 3 minus 3 skreślam, no bo to mi się skasuje i będę miała 2x podzielone przez x. Znowu mogę x też ze sobą skrócić, ponieważ x no, nie jest zerem, prawda, w tym przedziale. Bezdyskusyjnie i wychodzi mi 2. Czyli znowu mi wyszła fajna, bo funkcja w tym wypadku wyszła mi liniowa stała. No to teraz, gdybym chciała ładnie napisać jeszcze raz, może czerwonym kolorem napiszemy, wzór tej funkcji f od x, to popatrz. Nasza funkcja, wyszło nam, że ona ma 3 różne wzory. Albo ma taki wzór łatwy, albo ma taki no, trudniejszy, albo ma taki łatwy. I teraz dla jakich x jest? Ten pierwszy jest od minus nieskończoności do minus trójki otwartej. Ten drugi jest od minus trójki do trójki z wyłączeniem zera, prawda? No i ten ostatni mamy od trójeczki do plus nieskończoności. Może niektórzy już widzą, jaki będzie zbiór wartości funkcji, bo naszym zadaniem jest podać zbiór wartości funkcji. Ja bym to chciała narysować najpierw. Zaczniemy może od tych funkcji stałych, liniowych, bo do tego nam jest potrzebna tylko i wyłącznie linijka, czyli tak. Minus trójkę sobie zaznaczymy na x i trójkę, bo jest bardzo ważne, prawda? I teraz od minus nieskończoności do minus trójki narysuję funkcję liniową na poziomie minus 2, czyli minus dwójkę zaznaczę tu i tutaj też dwójkę zaznaczę od razu. Czyli tu mamy taki kawałek, na razie kółeczek nie robię zamkniętych czy też otwartych, na samym końcu to ustalimy, bo może się nam skleić.
Dobra, i teraz od trójki do nieskończoności funkcja liniowa stała na poziomie 2, czyli będzie tutaj, prawda? Od tej trójki do nieskończoności sobie leci. No i teraz rzecz najtrudniejsza, bo trzeba narysować nam tą funkcję. My pomóżmy sobie troszeczkę tabelką, prawda? Tabelką, czyli tak, na pewno muszę wziąć minus 3. Co by mi się jeszcze fajnie dzieliło? No weźmy minus 2, weźmy sobie może minus 1, weźmy sobie 1, 2 i 3. I tutaj jest taki problem, ponieważ trójka jest otwarta. Okej, jest teraz otwarty, ale ja muszę wiedzieć, gdzie mi się skończy, prawda, ten kawałek, więc ja dlatego takie x-y biorę. No i tak, 6 podzielone przez minus 3 jest tu minus 2, tu będzie minus 3, tu będziemy mieć minus 6, tu będziemy mieć 6, tu będziemy mieć 3 i tu będziemy mieć 2. I zaznaczmy malutkimi kropeczkami. Dla minus trójki mamy minus 2, czyli widzimy, tu nam się sklei. Dalej, dla minus dwójki mamy minus 3, tu będzie kropeczka. Dla minus jedynki mamy minus 6. 3, 4, 5, 6, zaznaczmy sobie, tu będzie, prawda? Dalej, dla jedynki będzie 6, 2, 4, 6, tutaj sobie też zaznaczmy 6. Dalej, dla dwójki będziemy mieć 3 i dla tej trójki mamy 2, czyli dotąd mamy dość, ale my wiemy, że tutaj też było 2, prawda? W tym trzecim od trójki do nieskończoności była ta dwójka, prawda? Taka była wartość 2. Więc dlatego tutaj narysowałam malutką kropeczkę, ale tak naprawdę tu nam się sklei, więc nie ma problemu. I teraz rysujemy hiperbolę. No powinniśmy kojarzyć kształt. Ona tu zbiega do osi Y, ale jej nie przecina. Tak jak jesteśmy w stanie, tak po prostu rysujemy, prawda? Na ile estetycznie jesteśmy w stanie. I to, co teraz narysowaliśmy, to jest wykres funkcji f od x. Takiej trudnej na początek, ale w konsekwencji rozpatrzenia przypadków wychodzi nam wzór tutaj taki, no i trzeba każdy z kawałków narysować. No i teraz co? No teraz trzeba podać zbiór wartości tej funkcji, czyli od dołu patrzymy, zawsze tak zbiór wartości, od dołu do góry, czyli od minus nieskończoności do minus dwójeczki domkniętej, suma, tu jest przerwa i od dwójki znowu zaczyna się wykres, czyli od dwójki domkniętej aż do plus nieskończoności. No i to jest zbiór wartości tej funkcji, która występowała w zadaniu numer 4. Zadanie numer 5 to zadanie z maja 2013 roku. Zadanie pierwsze za 4 punkty. Rozwiąż nierówność. Mamy wartość bezwzględna, pod nią 2x minus 5, odjąć wartość bezwzględna druga i pod nią x plus 4 i to jest mniejsze lub równe 2 minus 2x. Mamy rozwiązać taką nierówność. Będziemy rozwiązywać to tak, jak w zadaniu wcześniej. Będziemy się posługiwać taką właśnie osią liczbową pomocniczą. I teraz pod tą wartością bezwzględną mamy funkcję liniową, widzimy rosnącą. I jakie ma miejsce zerowe? Myślę, że widać to, że tu jest 2 i 1 druga. To jest jej miejsce zerowe. Narysuję taką funkcję rosnącą, liniową. Tu ma wartości dodatnie, a tu ma wartości ujemne. No to teraz pod tą drugą wartością bezwzględną jest też funkcja liniowa i też jest rosnąca, prawda? No bo przed x jest liczba dodatnia, tak samo jak tu przed x jest dodatnia. Tyle, że miejsce zerowe to minus 4, zaznaczmy minus 4. No i teraz, skoro tak, no to rysujemy też funkcję rosnącą. Z kolei ona z tej strony ma plusiki do końca, a tutaj z tej strony ma minusiki. Widzę teraz, żeby opuścić wartość bezwzględną, no bo wiesz, z wartościami bezwzględnymi jest tak, że czy to równanie, czy nierówność, chcemy się ich pozbyć. Czyli jednym słowem chcemy je opuścić. Żeby móc je opuścić, musimy w tym wypadku rozpatrzyć 3 przypadki. Bo nasza oś liczbowa została podzielona na 3 takie różne części. I teraz pierwszy przypadek to będzie x należące do przedziału od minus nieskończoności do minus czwóreczki. Widzimy, tu jest minus czwórka. I ta ma minusy, czyli teraz opuszczam wartości bezwzględne, ale zmieniam znaki tej funkcji, która występuje w środku pod wartością bezwzględną. Czyli mam minus 2x plus 5, teraz mam ten minus, otwieram sobie nawias, przez tego minusa muszę otworzyć nawias. No chyba, że to zrobię szybciej, ale to chcę specjalnie tak wolno, żeby pokazać. I teraz tu zmieniam znaki. Minus x minus 4, no i dalej mniejsze lub równe 2 minus 2x. Tutaj absolutnie już nic nie robię. No to teraz skończmy ten przypadek, czyli tak, najpierw musimy pozbyć się tego nawiasu, czyli będę miała minus minus x, czyli plus x, minus minus 4, czyli plus 4, mniejsze lub równe 2 minus 2x.
Teraz przerzucam sobie wszystkie x na jedną stronę, czyli tu mam tak minus 2x plus x, to przerzucam, czyli plus 2x, mniejsze lub równe, tu mam liczbę 2, piąteczkę na tą stronę, czyli będzie minus 5, czwóreczkę na tą stronę, czyli będzie minus 4. No i teraz popatrz, minus 2x, 2, plus 2x, nie ma tego, został sam x, mniejszy lub równy. I teraz mamy 2 minus 5, to jest minus 3, minus 4, czyli mamy minus 7. Czyli ja muszę teraz skonfrontować moje tutaj, to co mi wyszło, prawda, to rozwiązanie, prawda, tutaj będzie oczywiście przedział, ale ja to muszę skonfrontować z tym założeniem. Czyli ostatecznie kolorem czerwonym napiszę x należy od. Tu będzie od minus nieskończoności, tu też. No to się zgadza, prawda? Od minus nieskończoności i tu się kończy na minus 7 domkniętej. Tu leci troszkę dalej, ale ja muszę wybrać część wspólną. Czyli kończę na minus 7 domkniętej. I to jest rozwiązanie tego pierwszego przypadku. Pamiętaj, zawsze musisz skonfrontować z tym założeniem, które jest związane z tymi właśnie trzema przypadkami, o których mówimy. No to teraz drugi przypadek, to będzie x należało. Teraz od minus 4 musimy domkniętej, no bo tu była otwarta, do 2 i 1 druga i to będziemy mieć otwarte teraz. I teraz widzimy, ta czerwona ma plusiki, ale ta czarna ma minusy jeszcze. Czyli ta była czarna, więc zmieniam znaki, minus 2x. Plus 5, minus, otwieram nawias, ale ta czerwona już ma plusy, nic nie zmieniam, czyli x plus 4, mniejsze lub równe, 2 minus 2x. No to skoro tak, no to mamy minus 2x, dodać 5, minus x, minus 4, mniejsze lub równe, 2 minus 2x. No to teraz znowu x przerzucamy na jedną stronę, czyli mamy minus 2x, minus x, to przerzucam, czyli plus 2x. Jest mniejsze lub równe. Tutaj przepisuję 2. Teraz będę miała minus 5, jak przerzucę i plus 4, jak przerzucę. No znowu mi wyszło tak, że minus 2x plus 2x to mi się skasowało. Zostaje mi minus x, mniejsze lub równe. I tu mam 2 minus 5, minus 3, plus 4, czyli mam 1. Dzielę, czy też mnożę obustronnie przez minus 1. Pamiętamy, że zmieniamy zwrot nierówności, czyli x jest większe lub równe minus 1. I uwaga, znowu następuje konfrontacja z tym założeniem. No bo muszę napisać ostatecznie w tym przypadku, jakie to x. X mają być większe lub równe minus 1, a tutaj, że są większe lub równe minus 4. No to tu jest troszkę dalej, no ale my musimy wziąć część wspólną, czyli będzie od minus 1, prawda? Od minus 1 do no 2 i 1 druga, no bo z tej strony mam ograniczenie, a tutaj mi leci w nieskończoność. No dobra, to mi wyszło z tego drugiego przypadku. Przechodzimy do trzeciego przypadku. Widzimy, że tutaj będziemy mieć przedział od 2 i 1 druga domknięty do plus nieskończoności. Ta ma plusy, czyli po prostu nic nie zmieniam. 2x minus 5, minus, otwieram nawias, tutaj nic nie zmieniam, x plus 4 jest mniejsze lub równe 2 minus 2x. No to teraz oczywiście muszę się pozbyć tego nawiasu. Pamiętamy tutaj, minus stojący przed nawiasem zmienia nam znaki, dlatego tu zmieniłam. No i teraz znowu mamy 2x minus x, zostawiamy tu, przerzucamy plus 2x, mniejsze lub równe dwójkę, minus piątka przerzucamy będzie plus 5, minus czwórka przerzucamy będzie plus 4. No to skoro tak mamy 2x minus x, to jest x plus 2x, czyli 3x jest mniejsze lub równe. Tu mamy 2 dodać 5, no to jest 7, dodać 4, no to będziemy mieć 11. Dzielę przez 3 i mamy x mniejsze lub równe, może wyciągniemy sobie całości, będzie to 3 całe i 2 trzecie. No to skoro tak, znowu to musimy skonfrontować z tym założeniem i mamy x należące do. I teraz ma być, tutaj mamy od 2 i 1 druga, aż w nieskończoność. A tu mamy niby od minus nieskończoności, ale do 3 i 2 trzecie. Czyli co to znaczy? No musimy zacząć od 2 i 1 druga, ale skończyć na 3 i 2 trzecie. No i nawias domknięty. I teraz, uwaga, na samym końcu musimy napisać odpowiedź. Pamiętajmy o tym, że jeżeli w matematyce mamy przypadki, to pomiędzy przypadkami oczywiście tutaj są spójniki lub. Czyli albo taki może być xx w tym przedziale, albo w tym przedziale, albo w tym przedziale. No i na końcu odpowiedź, która będzie uwzględniała sumę tych wszystkich przypadków. Czyli jaki to x? Na pewno polecimy od minus nieskończoności.
skończymy na minus siódemce, no bo widzisz, tu skoczyło do minus jedynki, czyli suma od minus jedynki, no i mogę napisać do 2 i 1 druga, ale widzę, że tu się zaczyna od 2 i 1 druga, czyli tu się sklei, czyli wystarczy, że napiszę do 3 całe i 2 trzecie. I to jest odpowiedź, to jest rozwiązanie mojej nierówności w przykładzie numer 5. I zadanie numer 6 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2010 roku. Zadanie pierwsze za 4 punkty. Rozwiąż nierówność. Wartość bezwzględna, pod nią 2x dodać 4, dodać. Wartość bezwzględna, pod nią x minus 1 i to jest mniejsze lub równe od 6. Będziemy znowu robić takim samym sposobem, czyli rysujemy sobie taką pomocniczą oś liczbową, oś x-ów i teraz będę chciała tutaj się zastanowić nad tą funkcją, która występuje pod tą pierwszą wartością bezwzględną. Jest to oczywiście funkcja liniowa rosnąca, mająca miejsce zerowe, myślę, że widać minus 2, no więc rysuję rosnącą, tu zaznaczam, że wartości ma dodatnie, to ma wartości ujemne. No teraz tutaj, pod tą drugą wartością bezwzględną znowu jest funkcja liniowa, znowu jest ona rosnąca, prawda? Miejsce zerowe ma jedynkę, no i jest to funkcja rosnąca, więc tu ma wartości dodatnie, tu z tej strony z kolei ma wartości ujemne. No i znowu moja oś liczbowa podzieliła mi się na trzy przypadki, na trzy części, prawda? No więc najpierw rozpatrujemy pierwszy przypadek, x należy od minus nieskończoności do minus dwójki otwartej, widzimy, że ta ma minusy i ta ma minusy. Czyli co to oznacza? Że jak opuszczam wartości bezwzględne, a taki jest mój cel, prawda? Żeby rozwiązać taką nierówność z wartościami bezwzględnymi, ja muszę się ich pozbyć. Czyli to znaczy, że muszę zmienić znaki tu i tu. Czyli będę miała minus 2x minus 4. Dodać minus x, to od razu napiszę minus x, plus 1 i to będzie mniejsze lub równe od 6. Jak widzisz, tutaj nie muszę żadnych nawiasów pisać, ponieważ są wartości bezwzględne, przed nimi jest plus i tutaj przed tą też jest w domyśle plus. Gdyby oczywiście był minus, albo gdyby była dwójka, albo piątka przed wartością bezwzględną, no to wtedy musiałabym dać nawias, prawda? Opuszczając wartość bezwzględną, ale tutaj nie muszę, więc jest dzięki temu szybciej. Minus 2x minus x to mamy minus 3x od razu, mniejsze lub równe, 6 to przerzucamy, to będzie plus 4, to przerzucamy będzie minus 1. Czyli mamy minus 3x jest mniejsze lub równe. Tu mamy 10 minus 1 to jest 9. Dzielę obustronnie przez minus 3 i mam x, przypominamy, zmieniamy zwrot nierówności, ponieważ dzielimy przez liczbę ujemną. No i 9 podzielone przez minus 3, no to jest minus 3. No i teraz konfrontujemy znowu z założeniem. X-y mają być, a może na czerwono napiszę, x-y mają być większe lub równe minus 3. No a tutaj leciało od minus nieskończoności. No to wiadomo, że część wspólna to będzie od minus trójki i teraz ma się skończyć na minus dwójce otwartej, niestety, no bo tak mamy narzucone, prawda, w założeniu. No to teraz drugi przypadek. X należy teraz od minus dwójki domkniętej, jak widzimy, do jedynki teraz otwartej. I teraz uwaga. Ta czarna, ta pierwsza u nas ma plusy, a ta czerwona ma minusy. Czyli tutaj nie zmieniam znaków, natomiast w tej drugiej zmieniam znaki jeszcze, czyli minus x plus 1 i będzie tutaj mniejsze lub równe od 6. No skoro tak, no to 2x minus x to jest x, mniejsze lub równe 6, przerzucam minus 4, przerzucam minus 1, czyli x jest mniejszy lub równy, będziemy mieć 1. Czyli znowu konfrontuję sobie z moim założeniem i piszemy x należy. Tu mamy od minus dwójki, a tutaj tak jakby od minus nieskończoności, ale część wspólna, czyli od minus dwójki i kończymy na jedynce, a tutaj miał być x mniejsze lub równe 1. No ale tu nie mam bądź równości, prawda, bo jest nawias otwarty, więc muszę zrobić konsekwentnie nawias otwarty. Część wspólna, prawda, tego mojego założenia i tego mojego założenia. No dobra, no to teraz trzeci przypadek. X należy od jedynki teraz domkniętej do plus nieskończoności. Wiadoma sprawa, ta ma plusy, nic nie zmieniam, czyli po prostu 2x plus 4 plus x minus 1, mniejsze lub równe od 6. Czyli 2x plus x, od razu napiszemy 3x, mniejsze lub równe 6, to przerzucam będzie minus 4, to przerzucam będzie plus 1. Czyli 3x jest mniejsze lub równe. Tu będziemy mieć 2 plus 1, czyli 3.
Dzielę obustronnie przez 3 i mam x mniejsze lub równe od 1. No i znowu konfrontacja z założeniem, czyli x należy. Tu miało być mniejsze lub równe 1, prawda? A tutaj miało być większe lub równe 1. No bo od 1 do plus nieskończoności, a tutaj od minus nieskończoności do 1. No to co jest częścią wspólną? No tylko jedna liczba, tylko jedyneczka. No bo jedynka pasuje do tego przedziału i jedynka też, gdybym zapisała tutaj przedział od minus nieskończoności do jedynki domkniętej, no to też by pasowało do tego przedziału. Czyli ostatecznie, popatrz, napiszemy sobie odpowiedź. X należy, przypominam, przypadki sumujemy, więc tu jest ten przypadek lub ten przypadek. Czyli x należy od minus trójki domkniętej. Mogłabym napisać do minus dwójki, ale tutaj się mi sklei, prawda, więc nie ma sensu. Lecimy dalej do jedynki, ale jedynkę musimy domknąć. Ze względu na to, że jedynka też spełnia tą nierówność, bo tak nam wyszło w przypadku numer 3. Czyli to jest ostatecznie odpowiedź do zadania numer 6. Czy to jest po prostu rozwiązanie tej naszej nierówności w przykładzie numer 6. Na tym spotkaniu ćwiczyliśmy sobie w dużej mierze wartości bezwzględne, prawda? Tak jak powiedziałam na wstępie do tej lekcji, tak się składa, że w arkuszu takim typowym, maturalnym bardzo rzadko występuje zadanie z czystej funkcji, czy też z funkcji liniowej, a jeżeli już występuje, to jest gdzieś wsadzona wartość bezwzględna. I to głównie na tym spotkaniu poćwiczyliśmy sobie wspólnie. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Ja zapraszam na kolejne spotkanie ze mną, jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia na kolejnej lekcji ze mną.